Po raz drugi seniorzy z naszego regionu obchodzili swoje święto. W miniony wtorek w pensjonacie Anda w Mszanie Dolnej odbył się powiatowy Dzień Seniora połączony z Biesiadą Zagórzańską. Organizatorem imprezy było Towarzystwo Ziemi Mszańskiej, a także Zagórzański Uniwersytet III wieku, który przy tej okazji podsumował swoją działalność. W roku ubiegłym mieliśmy ponad 80 słuchaczy, w roku bieżącym ponad 60. Także w roku bieżącym realizowaliśmy dwa programy, w tym program Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także program z powiatu, a w roku bieżącym realizujemy 4 projekty, w tym 2 projekty z Urzędu Marszałkowskiego, 2 projekty marszałka, 1 projekt powiatu, a także ostatnio otrzymaliśmy środki również od Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Są to pieniądze na różne, że tak powiem, przedsięwzięcia, na warsztaty, których jest ponad 10, na naukę języka angielskiego, na Nordic Walking, na taką współpracę między uniwersytetami. W spotkaniu tym udział wzięli również samorządowcy, działacze społeczni i oczywiście seniorzy, ale nie tylko ci z powiatu limanowskiego. Myśmy się tak spotkali przypadkowo z Mszaną Dolną, przyjechali do nas zwiedzać Muzeum Papieża, no i przyszli nas odwiedzić. Jakoś żeśmy się tak szybciutko zaprzyjaźnili, a poza tym u nich są już wyniki tej pracy. U nas jest dopiero początek, więc przyjechaliśmy, żeby zobaczyć, jak się to robi, ponaśladować, no i dalej utrzymywać te kontakty. Podczas tego spotkania wszyscy mieli okazję wysłuchać wykładu na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także uczestniczyli w ciekawym wykładzie dotyczącym kultury ludowej w powiecie limanowskim, które wspólnie przedstawili o góralach zagórzańskich Piotr Lulek, a o lachach limanowskich Marian Wójtowicz. Józef Budacz, TV28.